To nie jest dobry weekend dla do naukowca. No nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie wiem co się dzieje. Jakaś kurwa klątwa w kinach, no. Horrorowa, halloweenowa, no. czyli Poroże. To najnowszy, aczkolwiek przesuwany już też przez pandemię prawie dwa lata, film Scotta Coopera, który opowiada nam historię pewnej nauczycielki danej przez Kerry Russell, która wraca do rodzinnego miasteczka, do swojego brata, gdzie zaczyna się interesować jednym ze swoich uczniów, u którego w domu ewidentnie nie dzieje się za dobrze. Dobra, to będzie recenzja spoilerowa. Tak, powiem to szczególnie z pierwszej części filmu, nawet nie chodzi mi o końcówkę czy coś, ale po prostu, słuchajcie, dawno się tak nie zawiodłem w kinie, to jest film, który, na który jakoś tam czekałem, bo też ze dwa lata temu, jak researchowałem filmy, które mają wyjść w dwudziestym, to też on się pojawiał i był ciekawy, houseowy horror, okej, okay, wiecie, słucham, Scott Cooper to dobry reżyser, przynajmniej, no, wie, wiecie, no, nie, nie tak, że to jakiś film od No tylko potencjalnie coś dobrego. Widziałem jakieś tam recenzje, w sensie średnie są, średnie, nie jakieś super ale pozytywne, więc spodziewałem się czegoś lepszego. I tutaj też no, muszę ostrzec, że no nie wiem, no może mam zły dzień, może zły tydzień, bo tak jakoś, no nie, no, nie wiem, ale po prostu Poroże to jest film, który mnie najbardziej sfrustrował w kinie pierwszy raz od lat. Przysięgam, od lat nie miałem tak bardzo ochoty wykrzyczeć na głos czegoś w ekran, tylko <laughs> ludzie siedzieli na sali, nie? Albo wyjść z filmu, no, no przysięgam, gdyby nie recenzja, wyszedłbym z tego filmu po 40 minutach i to tak... Po prostu z takim, mam ochotę wziąć scenarzystów i po prostu, wa ich dusić, ponieważ ten film ma jakiś tam potencjał na opowiedzenie alegorycznie, nawet historii horrorowej, rozważającej problemy prawdziwe w świecie, takie jak nadużywanie alkoholu, narkotyków i tym podobnych, wykorzystywanie dzieci i seksualnie, i w ogóle, wiecie, no, bycie w rodzinie takiej, i też jest wrzucony jakoś tam wątek. Yy, ogólnie katastrofy klimatyczne i tym podobnych rzeczy, które już słyszeliśmy wiele razy. I to jakby tu jest potencjał, żeby alegorycznie zrobić z tego kolejnego babaduka, kolejny relik, czyli taki kolejny film, który Mówi o potworze, nie? a wiecie, w rzeczywistości mówi o poważnych, prawdziwych problemach. Brzmi na papierze super, ale was, scenarzyści tego filmu zrobili coś, czego nienawidzę. Znaczy, to, i to, że zrobili, jakby cały ten film jest napisany takim kodem, jakby to enigma była, nie? Jest napisany po prostu w sposób, że ludzie nie zachowują się jak ludzie. Każda scena jest kurwa kretyńska i tak jak mówiłem teraz niedawno o Halloween najnowszym, Halloween Kills, Dałem mu niską ocenę, uważam, że to głupi slasher z milionem problemów, ale przynajmniej Halloween Kills, w którym też bohaterowie zachowują się jak kompletni debile. Przynajmniej ten film nie bierze się aż tak na poważnie. No, momentami bierze i wyśmiałem to, ale generalnie, no to tam wprowadza bohaterów, żeby ich zabić. To jest takie, okej, okay, Michael Myers chodzi i świartuje ludzi w ciekawy sposób. Okej, okay, o to chodzi w tym filmie. Ten znowuż stara się coś zrobić na poważnie. Tutaj mamy jakąś aspirację do bycia arthouse'owym horrorem i on jest takim slow burnem. Mało tego, on jest bardzo ładnie nagrany wizualnie, zdjęcia są naprawdę okej. Okay. Gdzieś tam Oregon ciągle ponura mgła, może pada jakieś małe miasteczko w lesie, coś. Ładnie sfotografowane, pan Cooper tutaj dobrze reżysersko działa kamerą z klasyczne powolne najazdy. Atmosfera teoretycznie jest budowana. W sensie film wygląda okej. Okay. Zwiastun z niego można zrobić tip top, że widać, że to jest dobrze zrobiony film. Natomiast bohaterowie, krwa, to jest banda debili. I każda scena, to było dla mnie takie, <sighs> takie słowo, dusze kurwa tych scenarzystów. Także, żeby wejść prosto kurwa, w spoilery o co mi chodzi, bo inaczej po prostu nie potrafię. No więc poznajemy naszą bohaterkę Kerry Lasser, jej Kerry Russell, jej bratem jest Jesse Plemons, mówiąc aktorami, nawet nie wiem jak się w filmie nazywają. Ona wraca do tego miasteczka i oczywiście w ich rodzinie jest historia przemocy, wykorzystywania seksualnego i tak dalej przez ich ojca, matka tam dawno nie żyje, ojciec wykorzystywał, ona uciekła, teraz po 20 latach wraca, między nimi jest historia i no, jest dramat rodzinny. Okej. Okay. Na papierze okej. Okay. No no, ona zostaje nauczycielką i widzi tego chłopaka. czy nie muszę jak się nazywa. Lucas. Grany przez Jeremiego T. Tomasa. Młody dzieciak, który w ogóle. A propos jednej z miliona klisz w tym filmie, jakby, casting jest okej, okay, dzieciak robi wszystko okej, okay, ale wygląda jak w ta z ringu wersja tamtego dzieciaka, taka jeszcze na sterydach i takim po prostu creepy jest, wiecie, że stoi, patrzy te oczy i tak dalej, nie? Ale dobra. W sensie, zwykły dzieciak, nie czepiam się go. Tylko się śmiałem, że, bo tu jest tak dużo klisz w tym filmie, on jest tak szablonowy, że to po prostu, bleh. Dzieciak w szkole widać, że chodzi w jakichś podziurawionych rzeczach, jak tam, po bójce szkolnej trafia do pielęgniarki, to ma sznyty na całym ciele, jakby był jakimś, bywa, Batmanem po 10 latach przygód. Yy, po prostu widać, widać, po prostu widać, że coś jest nie tak. Dodatkowo jego rysunki to są ciągle jakieś tam, na zasadzie ktoś kogoś zabija, morduje, jakieś wiecie, czarne mazanie i krew i coś. Takie w ogóle... No, po prostu kurwa mógłby mieć jak, jak Janet Leto Joker na czole jest undamaged, nie? No, po prostu brakuje tego. No, to jest, to jest chyba backstory tam to jest, on się powinien tutaj właśnie nazywać, wiecie. W każdym razie nasza bohaterka, która sama ma przeszłość rodzinną, nieciekawą, i trauma, i w ogóle, i tak dalej, i tak dalej, to jest tak specjalnie podrysowane. Zresztą tylko stąd wiem, że ten film ma być jakąś alegorią czegoś, bo ewidentnie oni wszyscy tacy są, ponieważ alegoria jest tak słabo zbudowana, że w ogóle jej nie ma kurwa, poza tym, że Musimy się domyślać, że o to im chodziło. Do tego zaraz dojdę. I ona idzie, znaczy w ogóle najpierw. Czekajcie, bo to już tak, co było po kolei, chyba najpierw jedzie do niego do domu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Bo sprawdza tam w notatkach, że matka nie żyje, że coś, że ojciec i że powinien być drugi brat, a brat nie chodzi do szkoły. Jak a pyta tego dzieciaka, jak go namawia na lody i na lodach go tam coś wypytuje o ojca, o rodzinę i tak dalej. To on gdzieś tak jest na zasadzie o proszę mnie nie śledzić, zostaw mnie. Czyli tak ewidentnie coś ukrywa, ewidentnie coś się dzieje, coś jest nie tak. Jedzie do nich do domu, nie. Puka, nikt nie otwiera drzwi. Ee, ze środka słyszy buch, buch, trochę jakby jakieś nie wiem, kurwa psa, coś zamkniętego, no nie? I tutaj my w tym czasie, co film robi fatalnie, zamiast mieć jakąś tajemnicę, co tam się ukrywa, co ten dzieciak... To my widzimy z perspektywy tego dzieciaka, że on za zamkniętymi drzwiami ma ojca, który wygląda jak z filmów o zombiakach, jakby był po transformacji i się zachowuje. I my widzimy, jak nasz dzieciak, kurwa, nie wiem, znajduje w lesie jakiegoś zabitego psa czy coś, bierze te zwłoki i kroi, kroi na talerzu i daje temu ojcu, a z tym ojcem w ogóle jego młodszy brat siedzi w pokoju i też taki wychudzony i tak dalej i on daje jakieś szczątki, takie, to bo to, to jest tak kurwa głupie to jest najgłupszy film jaki widziałem od lat, przysięgam, przynajmniej z takich wyżej budżetowych, bo dobra widziałem głupsze rzeczy, ale mam na myśli, wiecie, na jakimś poziomie filmowym, nie? Więc my wiemy, że tam po prostu jest ten ojciec kurwa jakimś demono zombie czymś, no nie wiemy czym jeszcze na tym etapie filmu, ale coś jest ewidentnie nie tak. Ojciec, który w ogóle wcześniej widzieliśmy, że jest ćpunem, i tak dalej, dobra. Bo on w ogóle w kopalni jest zaatakowany przez coś, ale nie... Jakby pomijając ten wątek, mam ma mówię o jej perspektywie. I ta nauczycielka mówi, coś jest nie tak, nikt tam w domu nie otwiera, chociaż drzwi otwarte, nikt się nie odzywa, jakieś dziwne dźwięki. I rozmawia z tym swoim bratem, Jessem Plemonsem, w domu. Notabene scena się zaczyna pierwsza i potem druga między nimi, 10 minut później, od jumpskera, że ją łapie za ramię. Mówię... Kurwa, jedyny horror w tym filmie, jedyne sceny, że coś miało być strasznego, to są jumpskery. Ten film nie ma nic poza kilkoma, i potem jest to samo, jak jest potwór, kurwa, wielki, przerośnięty, jeleń z kosmosu, yy, który, wiecie, no tam na zasadzie wiedźmina brakuje, tylko żeby go zasiekał. To jedyne, co jest, to jest cisza i jeb, kurwa, nadziewa kogoś na rogi, jest po prostu jumpscares. Jakby, nie ma nic w tym filmie ponad jumpskery. To jest, kurwa, taka żenada po prostu, nie? Dobra, i ona zamiast powiedzieć, ty słuchaj, z tym dzieciakiem coś jest nie tak, ewidentnie go leją w tym domu, tam w ogóle jakieś drzwi otwarte, jakieś dziwne dźwięki, jedziemy tam. To co mówi nasz szeryf Jesse Plemons? Jezu, ty nie możesz tak jeździć do ludzi, nie możesz takich napastować, nie możesz, nie możesz tak. wiesz, jak to kurwa nie możesz. No ewidentnie dzieciak jest. Trzeba dzwonić, po, wiecie, jakieś służby, tak? Na zasadzie, to ty jesteś szeryfem, kurwa, bracie, no to dzwonimy po Ciebie, jedziemy tam natychmiast. Drzwi otwarte, jakieś dziwne dźwięki, w ogóle dzieciak ewidentnie kurwa, na rysunkach demony, krew. Jeszcze przeczytał mieli zadanie domowe czy coś takiego, żeby napisać jakąś opowieść, to jego, jego szybka powiastka to było coś jakiś chyba... Trzech braciach, trzech świniach jakimś o czym, w ogóle no jakaś taka op opowieść jakby to dziecko demon czytał że tam, no umierali z głodu ale mieli siebie, jakiś taki po prostu widać że ten dzieciak potrzebuje pomocy i to tak w trakcie filmu jest taka kwestia, że ona rozmawia z dyrektorką ze szkoły, bo no dobra, Jesse Plemons to zlewa, ona idzie do dyrektorki i dyrektorka mówi, no wiesz, no, skąd wiesz, my nie jesteśmy wykwalifikowani, żeby takie rzeczy rozpoznawać i ona mówi no ja się na tym znam, sugerując, że sama przeszła coś takiego i zna się na tym, nie że rozpoznaje, wiecie, dzieci, które są e, abused, czyli czyli wykorzystywane i no, czy seksualnie, czy w ogóle, że coś jest nie tak. Nie? I kurwa, jakby przy tym dzieciaku, to naprawdę ja nie jestem specjalistą w takich rzeczach, a to widać z kilometra, naprawdę mógł mieć na czole napisane, więc mówię po prostu, ta dyrektorka i ta, i kolejna postać po tym szeryfie, dyrektorka w szkole siedzi na zasadzie, zbywa ją. tak, a nie, tu ten, a, wiesz, to jakiś taki, taki głupi dialog po prostu, kurwa, który nie ma kompletnie sensu, po czym ta, mów, ta nasza ją tak przekonuje, że ona się o tym zna i w ogóle, i tu ewidentnie jest mu potrzebna pomoc, ewidentnie coś jest nie tak, Wcześniej jeszcze od tego swego szeryfa brata się dowiaduje, że tak, tam ten koleś to czpun, tam miliard razy go spisywałem, nawet go tam ratował, go tym, wiecie, tym tam, no, że przedawkował i go ratowali, wiecie, nie? A w ogóle, no, wiadomo, wiadomo, że coś jest nie tak, no, nie? <grym> to wszyscy to wiedzą, tak? Jaka metafora, teraz mi powiecie, to mogłoby zadziałać, że, no, wszyscy wiedzą, a nikt nie reaguje, ale wewnątrz filmu dosłownie to nie działa, tak? Pomijając te pseudometafory, nie? Warstwa literalna dosłowna też musi działać, za nią może stać drugie znaczenie, ale musi to, co mam na ekranie, bohaterowie muszą się zachowywać jak bohaterowie. Chyba, że wchodzimy w taką alegorię jak Mavera Ranowskiego, że już w ogóle to nie ma sensu dosłownie, tylko specjalnie wszystko jest symbolem. Ale to inny rodzaj filmu. Tutaj jednak mamy dosłownie historię. I dyrektorka na koniec mówi tak: no to jak go następnym razem spotkam, tego ojca, tych dzieciaków, to go tam porozmawiam z nim. Takie kto napisał ten dolony scenariusz? No w sensie, fuck you po prostu. Po czym ta dyrektorka tam jedzie? Nie, nie bierze policji, nie bierze jej, nie mówi: Dobra, więc to masz rację, sprawdźmy, nie? Sama tam jedzie. Puka do domu. <gryw> w domu drzwi otwarte, wchodzi i w zasadzie, o kurwa, ewidentnie ktoś nie żyje, nie? Co robi nasza dyrektorka, kurwa? Idzie, sprawdza sama, z telefonem świecącą latarką. Yy, widzi, że są jakieś drzwi, za których są jakieś pajęki, te drzwi są na jakieś zasuwy i tak dalej. Wchodzi, potem wchodzi po schodach, kurwa. No wiadomo, idzie na śmierć, nie? Ale takie po prostu, mówię, i nawet to jest, a propos reżyserii, takich pomysłów, jest taki, ta, to, bo to oni są na strychu chyba zamknięci, czy w piwnicy? Nie, na strychu, bo do góry szła. I jest tak, że są schody i pokój. I ona nie wchodzi na zasadzie, że tak wygląda za tych schodów z telefonem, kurwa, co tu się dzieje wszędzie, tylko idzie, ta, tam jest cała przestrzeń, a ona idzie... Ze schodów, ze schodów, i do jak wyjdzie, to robi 90 stopni. Mówię, kurwa, kto tak by sprawdził to pomieszczenie Kto tak, w ogóle, czy ktokolwiek może się w tym dolonym filmie zachować jak człowiek? po czym ona znika. Ten ojciec, w ogóle z niego wychodzi ten potwór, no ten, ten Windigo, cały ten, to, to poroże kurwa i te antlers. Zabija jeszcze dzieciaka, więc mamy dwie zaginione osoby. Nasz szeryf podjeżdża. Yy, Podjeżdżają pod to mieszkanie z policjantem, pukają wieczorem do drzwi, no bo to ewidentnie coś jest nie tak, dwie zaginione osoby i tak dalej, jakieś zwłoki już na tym etapie chyba, czyli nawet już nie pamiętam, czy potem znaleźć zwłoki, ale generalnie coś się dzieje, pukają, nikt nie otwiera. No to. O, śmierdzi tu śmiercią. Tak powiedziałeś takie słowo, że spells like death, nie, wiecie, takie mówię, no tak kurwa, pewnie są tam zwłoki, osoby, której szukacie. Albo może są zwłoki jedne, a ta porwana dyrektorka tam leży. Natychmiast kurwa skopa drzwi i... Dział! Nie! Nie! On mówi, dobra, wrócimy tu jutro z nakazem. I, 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 I jadą stamtąd. Po czym nasza bohaterka ona przyjeżdża i patrza tam na podwórku, był zasłonięty szmatą jak, jak Delorian, kurwa w Back to the Future jej samochód, nie? Dopiero po tym oni przyjeżdżają. To je, Fuck you w filmie, po prostu fuck you, jak ja mam kurwa, w jakikolwiek sposób tutaj myśleć o horrorze, myśleć o wykorzystywaniu seksualnym dzieci, jakkolwiek by to nie brzmiało. W sensie, że jak ja mam rozkminiać jakieś tego typu tematy, jeśli żaden z bohaterów nie zachowuje się kurwa jak człowiek. Potem, generalnie potwór lata na wolności i jest sytuacja typu, że nasza bohaterka siedzi z dzieciakiem w domu, na zasadzie, że go kryje, a tamci szeryf i jego policjant kumpel działają. I ten kumpel szeryfa, policjant drugi jest przed domem i coś się dzieje kurwa w szopie, nie? I on mówi, coś się dzieje w szopie, słychać jakieś Kurwa z lasu i te tej szopy Co idzie zrobić? W nocy, wiecie, ciemno, co idzie nas policjant zrobić? Kurwa sprawdza, no wiadomo, no musi zajrzeć do tej pierdolonej szopy, czy tam przypadkiem demon z kosmosu nie siedzi, nie? I oczywiście musi tak, wiecie, on na... nawet w tym filmie a propos szczegółów Tak się trzyma pistolet, kurwa latarka, nie? To w sensie, to nie trzeba być specjalistą, widziałem to na filmach, nie? A on jakoś kurwa tak dziwnie idzie, jakoś tak w ogóle. Nie wiem, no. Nic kurwa w tym filmie nie ma sensu, żeby się napić po prostu. Autentycznie kupiłem sobie alkohol tylko przez ten dolony film. No bo nie tylko, lubię alkohol. <grych> I Janek dzisiaj walczy, tak nagrywam recenzję przed UFC. Dobra. No, oczywiście ten policjant w tej szopie zostaje zabity z jumpskera, jest kompletna cisza i nagle wielki kurwa dwumetrowy potwór za niego puch, wybija mu porożem przez sklatę, nie. Podjeżdża Jesse Plemont. W tym czasie tamta nasza siedzi w domu i widzi, co się z nie tak nic kurwa nie robi. Dzieciak jej ucieka, a ona siedzi. Podjeżdża Jesse Plemont. Co robi? Też kurwa podchodzi jak taki npcek do tej szopy, bo widzi tego leżącego policjanta, wiecie, same nogi wystają, nie? To też idzie kurwa tak samo powoli sprawdzić, dzieje się dokładnie to samo, tylko jakoż on jest bohaterem, który ma przeżyć, to jego nie nabija od razu ten potwór, tylko odrzuca na bok. To jest kurwa, to się potem powtarza w tym filmie. Za każdym razem jak główną bohaterkę coś ten, to jest takie. Wiecie, że paca i on, on leci dwa metry, nie? Kurwa, ale jest to genialny scenariusz. Tak to każdego innego bohatera to po prostu ten potwór rozpięta A także obcy to by patrzył na zasadzie, aha! Kurwa tak się zab. A uuu, dobre techniki mordowania. Uff, Jesse plemo i też ty zostaje ranny. Co robi nasza bohaterka? Jak już, jak już obaj kurwa mogliby nie żyć, on żyje tylko dlatego, bo scenarzysta tak chciał, to ona wychodzi i kurwa trzeci raz oglądamy, jak kolejny NPC, jak jakiś jakiejś grze komputerowej. Wiecie, jak te NPCki czasem się zatną i tak kurwa wchodzą w jedno miejsce. To ona teraz idzie powoli sprawdzić i go tam jakoś ratuje. Mówię po prostu, a nie, sorry, nie ratuje. Bo ten potwór, czyli to, co wyszło z ojca tam tych dzieciaków, wziął ich do tej kopalni. Tam jest kopalnia ważna, nie, już nie chcę się tłumaczyć. Co robi nasza bohaterka? Coś tam kurwa zawiązuje szmatę, bo on tam też został lekko przebity w rękę, coś tam, ten nasz Jesse Plemons, on krwawi, on tam o! mówi, nie zostawiamy tutaj. Ona, wiecie, go tam bierze, w ogóle jak go podnosiła z ziemi, to go nie wzięła za, to, za tą rękę, która jest ee, zdrowa, tylko za tą kurwa, przez co mu się z obwiązywała, bo jest cała poprzedziurawiana, po to za to go kurwa złapała i podniosła. wie ludzie kurwa, kto ten film robi po prostu, no... Uff. Wybaczcie, że się tak denerwuję, ale ja, ja po prostu panie rozumiem, no bierze go do samochodu i mówi, dobra, jadę tam do tej kopalni. Mamy cięcie, jesteśmy pod tą kopalnią, czyli tam, nie wiem, kilometr, pięć dalej, no wiecie, takie, jesteśmy w jakimś takim Oregon na wsi, na zasadzie, musia, to nie tak, że to blokowo, musiała gdzieś przejechać. Po czym dzwoni na, nie wiem, czy telefonem, czy jego radiem, ale na zasadzie, że potrzebuję tu karetkę, mój brat się wykrwawia. To jest takie, kurwa, no ja wiem, że wyrobicie film, ale żeby aż tak, aż tak bezczelnie to zapisać, nakręcić, zmontować i że nikt nie wpadł kurwa, że coś jest nie tak. Aż tak, że ona wsiadła, wziąła do samochodu, dojechała parę kilometrów na miejsce i tam zadzwoniła, to jest takie. Jak bezczelnie trzeba pisać scenariusz, żeby to zrobić, potem to nagrać, a potem w montażu, żeby ktoś nie pomyślał, słuchajcie, to jest kurwa, głupie. Dograjmy, niech Kerry Russell powie. Nie będzie, nie będzie na nią kamery, no bo już mamy nagrane. Film był nagrany rok temu. Dograjmy zdanie, jak mówi, karetka zaraz tu będzie. Nie? Kurwa cokolwiek, nie żebyśmy wiedzieli, że zadzwoniła. Nie. Wchodzi i sama pokonuje potwora. Tutaj możemy znowu jakąś alegorię i metafory szukać, że wiecie, że potwór to jest tam to wykorzystywanie dzieci, że z pokolenia pokolenie, narkotyki i tak dalej. Wszystkie takie tego typu tematy. Wcześniej jeszcze mamy taką hiper scenę, jak idą do ex-szeryfa, który jest jakimś tam native'em, native American, ziomeczkiem i mówią mu, I on generalnie wyjmuje książkę, którą chyba miał przyszykowaną na pedistronie i mówi o tak, to jest Windigo z naszych wierzeń. I zaczyna im wszystko tłumaczyć na zasadzie, jak go pokonać. Trzeba mu wyjąć tam, wykroić serce czy coś. Mówię, taki no klasyczny, kurwa, taki horrorowy szaman, który im po prostu podał na tacy, wiecie, o co chodzi i co mają zrobić. W ogóle ona wchodzi do tej kopalni, idzie z taką jakąś tam, nie wiem, świeci telefonem, czy latarką i ma pistolet I kurwa jest takie, że wi o widzi tych dwóch dzieciaków i ona taka ona o, w zasadzie widzi tych dwóch dzieciaków, o, ten dzieciak na niej tak, do niej tak I ona musi przejechać tak 3 metry, żeby zobaczyć wielki kurwa 3 metrowy potwór, jak coś tam zżera niedźwiedzia chyba, nie? Wie takie po pierwsze, no to czego się spodziewała? i zobaczyłaś dzieciaki, to pierwsze co żeby żeby gdzie jest ten kurwa potwór, nie? Po drugie w ogóle jak mogłaś mnie zauważyć, stał 3 metry od nich i jest z wielkim pot ech. I tylko, jak ja to teraz opowiadam, to brzmi jakby to było tak... A ten film kurwa trwa dwie godziny i się dłuży. No po prostu... Słuchajcie, ja robię tą recenzję tylko po to, żeby się wygadać. Przepraszam wszystkich, że wiecie, tyle przekleństw, tyle złości. To tylko głupi film. W zasadzie to nie jest recenzja, ja musiałem się po prostu wygadać, wybaczcie. no, Ale dawno, naprawdę dawno nie miałem takiej sytuacji w kinie. Bo powtarzam, to głupie Halloween Kills, jest tak... nie nienawidzę tamtego filmu, nie mam z nim żadnego problemu. Głupi slasher okejka, to? O, wa aspirujesz do bycia psychologicznym, metaforycznym, czy alegorycznym kinem, które kurwa bierze ważne tematy i, i nawet widać jakiś talent za kamerą i tak dalej, dobrych aktorów i kurwa robisz z tego coś, jakby, jakby tylko jeden aspekt, czyli ten scenariusz i nawet nie chodzi o ogólny zarys scenariusza, tylko jakby podejście do szczegółów w każdej scenie, jakby każdą z tych scen poprawić, że oni idą od razu sprawdzić, że on kurwa nie idzie do tej szopy, że ona od razu dzwoni po karetkę, jakich milion takich małych kurwa szczegółów, to to mógłby być zajebisty film, tak w sensie z 2 na 10 przeskoczyć na 9 na 10, ale ja widzę, widzę ten potencjał i to mnie Kurwa potrójnie frustruje, ale naprawdę w zasadzie dawno nie miałem tego sensu, gdzie miałem ochotę wykrzyczeć kurwa w ekran po prostu. Na zasadzie któryś z bohaterów coś mówi i takie... Ale what? jak? Skąd? Kurwa, skąd to wiesz? Dlaczego nie pójdziesz? Zrób to. Uff. Dobra, 2 na 10 i serio, kurwa, nienawidzę tego filmu. Fuck you antlers, naprawdę. Nie wiem, może miałem zły dzień, ale. Mam nadzieję, że chociaż się to dobrze bawiliście na moim rancie, bo to jest kurwa rant po prostu. Dzięki bardzo za uwagę. Czekam na Wasze opinie, może są kompletnie odmienne, no recenzje są wyższe tego filmu w necie. I do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.